10 lutego 1940 roku miała miejsce pierwsza masowa deportacja na Sybir. W ciągu jednej tylko nocy uprowadzono z rodzinnych domów ponad 200 tysięcy Polaków. Pani Władysława Tokarska do końca swojego życia będzie pamiętała tę zimną lutową noc. Mimo że miała wtedy tylko 8 lat, nie zapomni chwili, kiedy przyszli do jej domu rosyjscy żołnierze. Kazali całej jej rodzinie wsiąść do podstawionych sań, obiecując, że zabiorą ich w bezpieczne miejsce z daleka od wojny. Bardzo zimno było, to moja mama położyła pierzynę na dół tego sana i ukryła nas drugim. I my pojechaliśmy do pociągu, a w pociągu było tylko, musieliśmy tylko, nie dali nic tego, żeby usiąść, tylko musieliśmy stać. I teraz wszystkich tak wróżyło tak ciasno, że tylko jeden człowiek się teraz dotykał drugiego, i byliśmy w tym pociągu 11 dni. Potem była kolejna podróż innym pociągiem, w którym z wycieńczenia i głodu ludzie umierali na oczach pani Władysławy. Pamięta, że czasami zatrzymywali się na krótką chwilę, by zjeść trochę śniegu przy torach kolejowych. Widziała, jak jednej młodej dziewczynie wsiadającej do wagonu koła pociągu obcięły nogę i jak potraktowali ją rosyjscy żołnierze. Żywą wrzucili do ciężarówki z martwymi ciałami. Ona tak siedziała i płakała, mówiła: pomóżcie mnie, a oni nam nie pozwolili. To wtedy ją wzięli i wrzucili tym z umarłych ludzi, dlatego, bo już ona, wiesz, oni mówili, jak ty nie możesz chodzić, to nie możesz żyć. To je wtedy wzięli i trzeba je wykopać, wiesz, do pogrzebu z tym wszyscy, co byli już umarli. Co czuła wtedy cała rodzina? 8-letnia Władysława i jej 5 rodzeństwa i 2 rodziców. Bardzo byłam przestraszona i my nie wiedzieli, co będą do nas będą robić. Ja myśleli, że oni nas zabiją, bo wiesz, te szeszczeli mali na tych ramionach, a to my bardzo byliśmy, wiesz, scared. Nie wie, ile w sumie spędziła dni jadąc pociągiem, a potem znowu saniami, ale kiedy dotarli do obozu koncentracyjnego na Syberii, była już wiosna. Mieszkali w domu pełnym szczurów i pluskiew. Dzieci od razu zostały wysłane do szkoły. Mój brat przyszedł jednego razu i my modlili się: mama, no czy my miałeś tylko borszcz czy coś? Mama dziękowała Panu Bogu, a on mówi: mamusiu, czemu się nie modlisz do Stalin, bo my dostajemy cukierki i wszystko nam dają w szkole od tego, jak się modlisz do Stalina. Moja mama mówiła: no, mówi, Stalin jest nie God, nie już Bóg, i mówi, ja nie poszłam mam do szkoły. Oni przyszli, z ościeży przyszli, może 2 godziny potem, i mówi: czemu dzieci nie jestem w szkole? Mama mówiła: moje dzieci muszą, oni nie będą worshiping Stalin. Ona mówi, że I am responsible for moje dzieci, co oni mówią, jakie on ubranie nosą i do kogo się będą modlić. Moja mama myślała przedtem, będzie lepiej, jak oni nas wszyscy zaszczelą, żeby, bo już wiesz, my byłyśmy głodne, nie miały nic ciepłego ubrania. Rodzina została ukarana, dostawali tylko jeden bochenek chleba na 8 dni. Wszyscy umierali. Mój maleńki brat tylko był, ja nie wiem, ile miesięcy stary, to jednego roku, a jednego rano mama poszła zobaczyć, jak on był, a on był umarły, a teraz te szczury zjedli jego oczy, jak on spał. So on tak umarł, to oni wzięli jego i my nie wiemy, gdzie jak pochowali. Gdy generał Sikorski pomógł w uzyskaniu wolności, natrafiła się sposobność opuszczenia Rosji po 2 latach pobytu w obozie. Uciekli pociągiem. Rodzice bardzo chorowali i zmarli w trakcie tej wyprawy. Józef, starszy brat, wyszedł z pociągu w poszukiwaniu jedzenia i lekarstw i nigdy już nie wrócił. Pani Władysława przez całe swoje życie miała nadzieję, że chociaż jego odnajdzie. Ja zawsze o nim płakałam. Jednym roku, jak śniłam o nim, on przyszedł do mnie i mówi: Władziu,
nie płacz o mnie więcej, bo mamo, mamusia i tatuś wie, gdzie ja jestem, bo ja jestem z nimi. Ja jestem z nimi i ja będę bardzo wesoły. Nie płacz o mnie więcej, bo ja wiem, gdzie oni są. 8-letnie dziecko znalazło się w rosyjskim sierocińcu. W sierocińcu ja nie chciałam nic jeść. Ja chciałam umrzeć, bo ja chciałam być z moją rodziną. To ja byłam bardzo chora, włożyli mnie do szpitala po cały miesiąc. Przed tym, jak wyzdrowiłam się lepiej, włożyłam mnie z powrotem do sierocińcu. I ja nie chciałam nic jeść, bo ja chciałam umrzeć. Dzięki pomocy polskiego żołnierza uciekła z sierocińca, a potem tułała się po całym świecie, zanim dotarła do Stanów Zjednoczonych. Okrucieństwa, które przeżyła, nigdy nie zapomni. Nie ma żadnego zdjęcia swojej rodziny, żadnej pamiątki. Nie wie, gdzie są pochowani rodzice i rodzeństwo. Mimo to wszystkich pamięta i wszyscy zostali w jej sercu na zawsze. Mimo, że minęło od tych przykrych wydarzeń ponad 70 lat. Ty zawsze pamiętasz dobrze rzeczy. Ty nigdy nie zapomnisz takie cierpienie, jak masz. To nigdy nie, ja nigdy nie zapomnę. Jak ja zamknę moje oczy, jak pójdę spać w nocy, ja może tak widzę, co wszystko oni dla nas robili. Ja byłam zadowolona, że on umarł, że on nie cierpiał więcej. Bardzo było. Ja bardzo jestem wdzięczna do Pana Bogu, że mnie zostawił, że ja żyłam, że mogę powiedzieć tym dużych ludzi, drugich ludzi, jak tak my żyliśmy. A wiesz, ja myślałam, że może ktoś się nauczy od tego, że ludzie będą żyć lepiej. Ameryka była dla mnie bardzo dobra. Ja miałam bardzo męża, byłam żonata po 53 lat. Dziękuję Panu Bogu za tym. A ja nigdy nie zapomnę, co stało się tam. Nigdy nie zapomnę. W każdym nowym miejscu, jak nas przywiozły, my zawsze śpiewaliśmy piosenkę, ale nie będę śpiewać, nie powiem wam. Dokoła krzaki, dzikie pustynie, a u nas zawsze praca i trat. Bo wypełniajmy rozkazy milne, bo do ojczyzny powiozą nas. I'm happy because I'm alive. I'm alive, God spare me. Ja mam dobrą rodzinę i dobry kraj tu żyć, gdzie ja żyję.